Witam serdecznie, ja jestem Ryan, a to jest gra SimCity. Będzie to taka krótka seria z tej gry, raczej to będzie parę odcinków, około 4-5. Nie będzie to jedyna seria, ponieważ w tej jednej serii, w tej pierwszej właśnie, zrobię małe miasteczko, takie wstępne. W następnych seriach już będą kolejne miasteczka. Tak, słowem wstępu do SimCity. Możemy tutaj zobaczyć kilka podobieństw do znanej nam raczej gry Sims. Nie tylko z nazwy, ale właściwie no, grafika może trochę przypominać właśnie tą grę, ponieważ gra powstała właśnie od tych samych twórców. Dlatego może ciut tam przypominać tą grę. Jest też ta sama waluta, czyli te Simoleony i... No i nasi obywatele się nazywają Simowie właśnie. No ale o co chodzi w grze? Oczywiście budujemy miasta. Miasto budujemy w odpowiednim jakimś tam regionie. Możemy sobie wybrać. Mamy tu pokazane ile miast możemy założyć w danym regionie i ilość wielkich dzieł. To jeszcze później omówię. Na razie wybiorę sobie region. Mi się wydaje, ja już tu wybrałem mniej więcej. To będzie ten region. Wygląda ładnie, dosyć płasko, nie ma jakichś tam gór. Raczej większość tych właśnie miejsc do podbudowy miast jest taka właśnie płaska i będzie sporo miejsca na budowanie budynków. No i oczywiście, no tak, dużo miejsca. Duży region. Także już sobie to wybierzemy. Nazwiemy sobie region Wybrzeże. Nawet nie zastanawiałem się głównie na tym, tak po prostu, jak będzie na razie. Może mi jeszcze coś do głowy przyjdzie, może będzie się dało zmienić. No i teraz możemy sobie zająć miasto. Mamy tutaj, jak widać, już trochę tych regionów do wyboru. Ja spróbuję zająć taki region, który jest dosyć właśnie płaski i który będzie na wybrzeżu gdzieś, ponieważ będę mógł połączyć to miasto właśnie drogą morską z innymi miasteczkami. To jeszcze też później omówię. Mi się wydaje, że ten wygląda ok. Mamy tutaj raczej małą energię wiatrową, co może się właśnie przydać do budowy elektrowni wiatrowej. Także no ciężko będzie wystartować bez tej elektrowni, ponieważ inne są drogie i będę musiał właśnie zaopatrywać w innym przypadku na przykład o węgiel, inne elektrownie. Ale jak widać, tutaj nie mamy za bardzo innych regionów, w których jest ta energia większa. Także wybiorę sobie ten. Jeszcze ten wygląda ok, ale na początku wybiorę. Chociaż jeszcze. O, ten ma na przykład drogę kolejową. Jest połączony drogą kolejową, także wybiorę sobie jednak ten. Dobra, zajmiemy sobie. I możemy grać już. Oprócz właśnie rozwijania tego miasta, rozbudowywania budynków, dołączania nowych struktur, jakichś tam kopalni i tak dalej, musimy dbać o potrzeby naszych simów, czyli potrzeby jakieś tam bezpieczeństwa, zdrowia, tam ogólnie właśnie takie podstawowe potrzeby musimy im zapewnić. Tak więc na początku trzeba założyć drogę, która biegnie od autostrady. Autostrada właśnie łączy inne regiony z naszym. Na początku, już zaraz na wstępie, bym użył już tej szerszej tutaj nie autostrady, tylko tej alei właśnie, ponieważ później mogą wystąpić problemy z ruchem, a to może być bardzo uciążliwe, bo to wszystko będzie blokowało inne służby, które muszą właśnie spełniać swoje potrzeby i jeździć dookoła miasta. Jak są drogi zakorkowane, no to bardzo ciężko będzie im to będzie sprostać im temu zadaniu. Tak więc dobra, zrobię sobie tą alejkę tutaj. Tak mniej więcej może dotąd. I będzie to taka główna droga, mniej więcej taka główna właśnie aleja w centrum miasta. Będzie tak przebiegać mniej więcej właśnie tutaj środkiem. Tak mniej więcej wyznaczyłem. Może jeszcze tutaj później tędy pobiegnę właśnie tą drogą, ale na razie tutaj się skupię. Aha, zanim jeszcze zacznę jakiekolwiek tutaj strefy budować, muszę się przyjrzeć tutaj, w jakich miejscach występują surowce. Czyli tak, tutaj rudy nie ma. Jak widać, nie da się. Tak mi się wydaje.
A nie, jest węgiel pod miastem, czyli raczej chyba nie będę mógł teraz zobaczyć, niestety. No, może później się tym zajmę. Na początku wyznaczmy sobie właśnie strefy. Aha, jeszcze wpierw trzeba elektrownię wiatrową zbudować. Jak widać, jest tutaj dosyć kiepsko, właśnie w tą energię wiatrową. Ale na razie zostawmy tą elektrownię. Najwyżej później zamienimy. Na te większe już mnie nie stać. Niestety. Mógłbym oczywiście tutaj zapożyczyć się na samym początku, żeby to szybciej od razu rozwinąć. Zobaczymy w sumie, ile tutaj dostarcza nam energii to. Ta elektrownia jądrowa wystarczyłaby mi na bardzo długo, ponieważ tutaj 200 MW, a na przykład ta jest 3 MW, ta elektrownia wiatrowa, więc no jest różnica po prostu. Dobra. Nie wiem jeszcze, jakie to generuje zanieczyszczenie powietrza brak. Czyli to nie generuje żadnych zanieczyszczeń. Dobra, my sobie tą elektrownię jądrową w takim razie od razu zbudujemy. Tylko czy będziemy mogli się zapożyczyć na taką kwotę, żeby ją zbudować? Oj, nie będziemy mogli. Nie, nie będziemy mogli. Dobra. W takim razie na początku elektrownia wiatrowa. Będzie musiała nam wystarczyć. Zanim jeszcze też zbuduję resztę tych właśnie stref, będę musiał jeszcze połączyć to z wodą, z kanalizacją. Na razie niech będzie tak. Później zajmę się rozbudową większych tych właśnie struktur do kanalizacji. No i mamy jeszcze rurę odpływową ścieków, to będziemy musieli sobie tutaj drogę taką zrobić tutaj. Kawałek właśnie odjechać z tą rurą odpływową, żeby nam nie zanieczyszczała za bardzo. Oczywiście później, jak zwykle, jak z każdą właściwie, z każdym budynkiem będę albo rozwijał, albo budował lepsze budynki, a te słabsze, te mniejsze będę po prostu usuwał. Dobra, skoro już mamy tutaj wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy zbudowane, teraz niech te nasi mieszkańcy może będą już mogli właśnie do naszego miasta przybyć. Już mamy tutaj strefy mieszkalne na zielono, to są strefy komercyjne, a to są strefy przemysłowe. Strefy przemysłowe sobie umieścimy może gdzieś tutaj bardziej, w tym miejscu. Poprowadzę tutaj może do tych stref. A, na razie niech będzie też ta droga. Mam nadzieję, że to jest prosto. Powinno być prosto, dobra. No i już z tej drogi poprowadzę już takie mniejsze. To powinno na razie wystarczyć na strefę przemysłową. Te kilka tych tutaj właśnie uliczek. Jak widać, mają sporo miejsca, więc mi się wydaje, że na dłuższy czas nawet to wystarczy, bo tak naprawdę taka ilość strefy przemysłowej starczy na, no mi się wydaje, że na sporo. Mi się wydaje, że nawet teraz, w tym momencie by wystarczyło tylko taka jedna dróżka już by na razie wystarczyło. No ale dobra, niech będzie na razie już tyle. Nie będę się musiał przez dłuższy czas właśnie się kłopotać z tą strefą przemysłową. No i teraz zajmijmy się jakąś strefą właśnie komercyjną. Poprowadzimy sobie tutaj uliczkę właśnie z tych głównych alei i zrobimy sobie tutaj taki kwadracik. I możemy tutaj sobie właśnie już zrobić strefę komercyjną. I możemy włączyć czas. Teraz nasi mieszkańcy będą tutaj właśnie przybywać, budować się, jak widać już o. Pierwsze tutaj budynki powstają, pierwsze fabryki, sklepy, domy. No i na wstępie chyba zaraz będziemy mogli ratusz zbudować, ale to jeszcze chyba nie teraz. Jak tam właśnie są energie? No, na razie jak widać tutaj starcza. Wszystko wygląda raczej w porządku. Teraz trzeba będzie się jeszcze zastanowić właśnie nad innymi tutaj drogami biegnącymi stąd. Jak to dokładnie właśnie rozbudować, żeby za bardzo nie było to właśnie tak
rozwalone po całym regionie, tylko tak bardziej właśnie, żeby to było gęściej zabudowane. O, teraz będzie dostępna właśnie kopalnia węgla i inne właśnie te kopalnie rudy. Zobaczymy sobie, gdzie tutaj jest kopalnia węgla. Można, o, tutaj mamy węgiel właśnie pod miastem, czyli tutaj będziemy mogli zbudować później tą kopalnię węgla. A kopalnia rudy tutaj będzie się znajdowała gdzieś. Tu jest sporo rudy. Zobaczymy jeszcze, jak tam właśnie z tym szybem naftowym. O, tutaj mamy duże nawet złoża. W trzech miejscach. No i tyle chyba. To ja się później tym zajmę. Będzie to raczej przydatne właśnie w przebudowaniu innych regionów, przy zakładaniu nowych miast, ponieważ ten węgiel, ta ruda i ropa będę mógł właśnie dostarczać do innych. No, co tam mówiłem? Będę mógł właśnie dostarczać do innych miast te surowce. Oj, mogę już zbudować ratusz. Ratusz sobie zbudujemy tak bardziej po środku może. Tutaj troszkę im zabierzemy miejsca, ale to później mi odbudujemy oczywiście. No i mamy już tutaj, wzrasta nam zadowolenie, dzięki temu wszyscy już są trochę bardziej szczęśliwi. No i miasto zostało założone, dobra. Możemy nadać jakąś nazwę, ale ta nazwa na razie mi odpowiada, nie będę jakoś tutaj wymyślał, nie wiadomo co. Dobra, zwolnimy sobie na chwilkę. Mamy już troszkę kasy, możemy zbudować jakąś pierwszą służbę. Pasowałoby właśnie, żeby to była straż, ponieważ na początku z tą strażą, z tymi pożarami są duże problemy. Później oczywiście z przestępczością i zdrowiem też, ale na początku mi się wydaje, że straż jest najbardziej potrzebna. Najczęściej właśnie te pożary występują na początku. Zrobimy sobie ją właśnie przy tej głównej alei, tak jakby, żeby miała szybki dostęp do każdego miejsca. Oczywiście też mamy różne zadania związane z różnymi służbami, a właśnie ze strażą jest pierwsza właśnie misja dosyć ciekawa i łatwa do zrobienia praktycznie. Za darmo dostaniemy troszkę kasy. Jeśli nam się uda zrobić tą misję, bo nie zawsze mi się udaje. Dobra. I mamy tutaj teraz właśnie te słupki popytu. Mamy tutaj właśnie wskazane w moim mieście, jaką strefę potrzebuję zbudować, co potrzebuję rozbudować i tak dalej. Tu widać, że mamy popyt na strefę mieszkalną. Na strefę komercyjną jest wystarczający, tak samo na strefę przemysłową. Trzeba będzie właśnie rozbudować jednak te mieszkania. Ja wiedziałem, że to nie starczy, ale chciałem właśnie zobaczyć, na ile mi to właśnie wystarczy. Jak widać, no nie za wiele. Także będę musiał to zbudować. Dobra, połączymy sobie tutaj takie. Tak, żeby było wystarczająco miejsca, żeby te budynki się rozrastały. Spróbuję to tak właśnie jakoś na pół. No, może tutaj w tym miejscu. Ewentualnie w tym. No dobra, niech będzie tutaj. Nie jest to najprościej. Są tutaj takie właśnie nierówne te strefy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to się będzie rozbudowywało. Może akurat będzie wszystko ładnie. I możemy już dodać te strefy mieszkalne. Oczywiście to raczej nie wystarczy nam za bardzo. Oczywiście jeszcze też są różne te strefy. To niekoniecznie jest jedna jakby strefa, nie jest jeden typ tej strefy. Żeby na przykład tutaj mamy właśnie strefa jakby dla niezamożnych, dla średnio zamożnych i dla już zamożnych. Żeby właśnie zbudować strefy dla zamożnych, czy tam średnio zamożnych, trzeba odpowiednio właśnie wyposażyć tą strefę. Na przykład trzeba jakiś park dodać, trzeba zadbać o te odpowiednie służby i tak dalej. Tak więc zbuduję sobie tutaj park. Taką aleję spróbuję zbudować. Zaraz się zajmę jeszcze budową następnych tych stref, ale wpierw chcę mieć już załatwioną tą sprawę z tymi alejami. A wydaje się, że tutaj nie mam za bardzo miejsca. Znaczy nie mam kasy właściwie. Może przyspieszę sobie czas. Tu mogę taką alejkę walnąć w dwóch miejscach i akurat będzie tutaj dookoła. A może walnimy sobie od razu tą większą.
Będzie bardziej większa przepustowość, więcej ludzi może odwiedzić tą alejkę. Zobaczymy, jakie tutaj są jeszcze. Tu też są takie same mniej więcej, taka sama ilość może odwiedzić. Może taką inną sobie tutaj dodamy, żeby nie było wszystko to samo. Dodamy sobie tą. I jest zadowolenie, wszyscy tutaj są szczęśliwi. No i jak widać, od razu się już tutaj zaczęły budować już trochę większe domki. Już są takie troszkę właśnie gęściejsze. Znaczy gęściejsze, większe i bardziej no bardziej pojemne. Z czasem to będą już takie już bardziej wieżowce albo jakieś bloki. Dobra. Widzę, że dalej mam tu dosyć wysoką tą, ten popyt na strefy. Więc będę musiał znowu to zwiększyć. Powiększymy tą drogę właśnie tutaj w dół. Myślę, że dotąd będzie ok. Potem tutaj jeszcze przejadę tą alejką większą. Dobra. No to w takim razie od razu tutaj zbuduję te strefy. Zobaczcie, jak tam energia przy okazji, jak tam właśnie starcza. Nie, dosyć spoko, raczej wszystko to dobrze stoi i nie trzeba będzie jakoś tego rozbudowywać na razie. I zobaczymy, jak tam ten popyt. Troszkę się zwiększa popyt na strefę komercyjną, więc może ja tutaj zrobię taką właśnie kolejną uliczkę i porobię kilka sklepów. O, mam już taką większą uliczkę. No, niech będzie dotąd. I tutaj przejedziemy właśnie strefą komercyjną. Trochę nam się kasy uzbierało, więc od razu już tutaj przełączę to wszystko. O. A tutaj mamy. Aha, za mało symulonów. Dobra. Chwilkę trzeba poczekać, niech trochę pieniędzy nam dojdzie. No i już mamy tutaj. Możemy dobudować strefy mieszkalne. O, i tutaj jeszcze możemy przeciągnąć. Dobra. Troszkę powinno się tu to, trochę to uregulować. Zobaczymy zaraz. W międzyczasie zobaczmy, co tam nam jeszcze. Na co tam nam jeszcze wystarczy. Pasowałoby właśnie jakąś klinikę zrobić, żeby właśnie już tych naszych simów zaopatrzyć właśnie w właśnie możliwość leczenia i tak dalej. Chociaż zanim bym to zrobił, zastanawiam się też nad zajezdnią autobusów wahadłowych, ponieważ zmniejszają właśnie ruchliwość na ulicach, zmniejszają ilość samochodów i dzięki temu wszystkie służby będą pracowały lepiej. A jak już to zrobię na początku, to już potem nie będzie raczej problemów. W sumie mogę już to teraz zrobić, więc zrobię to. No, tak mniej więcej po środku mapki, więc tutaj będzie ok. Teraz przystanki mogę pobudować. Tak, żeby każda ulica była tutaj zakolorowana na zielono, znaczy, że każdy przystanek tam będzie obejmował ładnie właśnie te wszystkie ulice. No, powinno być w porządku. Nie chcę też jakoś strasznie za dużo tych przystanków budować, ponieważ te autobusy chyba wtedy będą jakoś, no, za dużo będą za wielką trasę pokonywały niepotrzebnie. Myślę też, że będzie w porządku. Dobra, już widać, że już zapotrzebowanie na jakąś klinikę się tutaj zwiększyło. Już się świeci tutaj na żółto, więc trzeba będzie się tym zająć. Tutaj zobaczymy jakiś tam wypadek, już jakiś sim nasz ma, więc trzeba będzie się tym zająć. Zanim jednak to zrobię, to szybko zrobię tutaj jeszcze jeden garaż
dla autobusów. I poczekajmy chwilkę, niech nam troszkę kasy przybędzie. I będę mógł zrobić klinikę. Umieścimy sobie tutaj mniej więcej. Albo o, może gdzieś tak w rogu. Tu mi się wydaje, że będzie dobrze. Też nie będzie obejmowało to za jakoś wielkiego terenu, ale pasowałoby tutaj i później bym mógł zrobić drugą klinikę gdzieś niżej. W sumie tak będzie chyba najlepiej, jak tak zrobię. O, tutaj zrobię. Dobra. I jest w porządku. Dobra. Czyli już takie pierwsze plany, pierwsze takie rozplanowanie sobie tego miasta mamy za sobą. Mniej więcej wiem, gdzie już są tutaj te złoża surowców różnych, więc wiem, w którym kierunku mam sobie zostawić troszkę miejsca. Gdzieś tutaj właśnie była ta ruda, chyba tutaj w dwóch miejscach był węgiel, z tego co pamiętam. I gdzieś tutaj właśnie była ropa i gdzieś tutaj jeszcze właśnie w dwóch miejscach tak samo. No, mi się wydaje, że już mogę zakończyć ten pierwszy odcinek. Następnym oczywiście spróbuję to rozbudować, wszystko jakoś powiększyć, dobuduję te resztę służb. Będę musiał się właśnie jeszcze zająć też kształceniem. No jest jeszcze wiele, tutaj wiele mnie czeka jeszcze, także to już w następnym odcinku, a teraz się już z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, na razie.